wygrane. Jak, znalazłeś miecz? Znalazłem. No to prowadź. Kiedyś przyjaźniliście się z moim ojcem, prawda? Mam nadzieję, że dalej się przyjaźnimy. Ale słyszałam, że kiedyś coś was poróżniło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Yennefer? To było dawno. Jeszcze zanim Krach poznał twoją matkę. Ale Yennefer znała już ciebie. Naprzód! Z Yen to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię tak do niej ciągnie? Nie wiem. Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. Przestrzegaj naszych zwyczajów, przybłędu. Odróżniłbyś to od Stronga? A mogłam wyjść za kogoś z kontynentu. Teraz wolno. To gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic, nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. O, zobacz, tam są. Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Jarlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało w rękę? Poświęciłem ją Bogom. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Te głosy, które słyszysz... Głosy bogów. Ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... Że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. Ja nie chciałem. Aki wpadł do wody. Bogowie się rozgniewają. Rozgniewają się, że chcesz pogodzić się z bratem? Skaliscy bogowie są aż tak okrutni? Są sprawiedliwi. Sprawiedliwość wymaga, żeby oddać zmarłym to, co im się należy. Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić Brokwar jego szczątko. Nie! Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Może wystarczy, jeśli popłynę sam.
Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz. Mniejsza o to, czyimi rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Rodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę. Ciągną tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z karczmy wynosić. To chyba tutaj. Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Udalryka. Thank you.
muszę na plecach dać. Danego Boga. Wstyd. Ale czemu? Czemu to zrobiłeś? Co się dzieje? Udalryk. Głosy kazały mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była wola bogów. To ofiara. Za Akiego. Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wyzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przemawiają z cienia. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział: podły człowieku, nie pomogłeś Akiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Bogowie objawili ci kiedyś swoją postać? Czy zawsze to tylko cień? Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatartą postać siedzącą w cieniu. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać, gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe, dlatego chcą go coraz więcej. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. No więc, wiesz co to jest? To Him. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Teoretycznie są dwa sposoby. Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś u Dodryka. To nie będzie łatwa walka. A jaki jest ten drugi sposób? Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy? Udalryk może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawi Udalrykowi, tym silniejszy się stanie. I groźniejszy dla ciebie. No a co z tą drugą metodą? Him to demon, a te bardzo trudno podejść.
Dlatego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Chim przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Wzbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Chim to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. No nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Co mam powiedzieć? Przejrzałaś nas. Czyli spróbujemy najpierw podstępu? Spróbujemy. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leży Chima. Nawiedzony dom. No to prowadź. Nie ma co zwlekać. Rozejrzyjmy się. Piękna robota. Musieli sprowadzić z dwóch z kontynentu. Stara kołyska. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. Geralt! Geralt, chodź! Chyba mam pomysł. Ciri! Nie, to niemożliwe. Zaraza. Próbujesz mnie zniechęcić. To dobrze. To znaczy, że się boisz. Stłuczone lustro. Pewnie Udalryk bał się zobaczyć Chima za plecami. Wymyśliłeś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. Każesz zaryzykować życie swoje i Udalryka. Nie mogę się na to zgodzić. Wolę sprawdzone wiedźmińskie metody. Rozumiem. Faktycznie, gdyby coś poszło nie tak. No nic, w takim razie chodźmy po Udalryka. Trzeba mu powiedzieć, jak wygląda ten wiedźmiński sposób. Nie ma na to czekać. Miecze na plecach dać. Ale się wczoraj zbudziliśmy. Nie! To się nigdy nie skończy! Wiem, co cię prześladuje. Szepcze do uszu i każe się okaleczać. To ani bogowie, ani twój brat. Ale przecież słyszałem wyraźnie. Głos przemówił. Głos należy do Chima. To istota, która żeruje na twoim poczuciu winy za to, że nie pomogłeś Akiemu.
Dobra wiadomość jest taka, że możemy go pokonać. A zła? Że będziemy musieli przetrwać całą noc w nawiedzonym domu. Nie, nie, nie. To się źle skończy. Bardzo źle. Czuję to. Weź się w garść. Jeśli mamy mieć jakieś szanse, musisz być silny. Pokaż, że jesteś ze Skellige. Jestem ze Skellige. Po pierwsze, trzeba przygotować dom. Musimy umieścić pochodnie w głównej sali, tak żeby oświetlały jak najwięcej przestrzeni. A potem? Potem musisz tam po prostu być. Ja zajmę się resztą. Nie obawiaj się, Jarlu. Wszystkim się zajmiemy. Tymczasem odpocznij. Dobry pomysł. A ja w tym czasie umieszczę pochodnie w odpowiednich miejscach. Takimi mieczykami to sobie można najpierw zlemać. Złożymy tej, która jest dziewicą nad kolską. Jak? Gotowy? Skelligijczyk zawsze jest gotowy, by pokonać wrogów lub polec w walce. Jedynym, który dziś polegnie, będzie Him. Mam się jakoś przygotować? Co się będzie działo? Jest takie powiedzenie, niewiedza jest błogosławieństwem. Ważne, żebyś był czujny i słuchał moich poleceń. Dobrze. To jak? Zaczynamy? Zaczynamy. Myśl o przyjemnych rzeczach. Nie daj mu się wciągnąć w poczucie winy. I poproś swoich bogów, żebym się nie mylił. Nic z tego nie będzie. Spokojnie, dasz radę. Wróć między pochodnie.
kim zniknął. Nie widzę go. Widziałem, jak zapada się pod ziemię! Pod ziemię? Musiałem go osłabić i ukrył się gdzieś w głębi leża w trzewiach domu. Słuchaj uważnie. Muszę zejść na dół, wykończyć Hima, zanim się zregeneruje. Nie ruszaj się stąd.